Dzień dobry, Słowacki. Witamy Państwa w drugim słowackim cotygodniowym kurierze informacyjnym. Iwona Olszewska i Wojciech Glenc. Nasze liceum zajęło trzecie miejsce w rankingu częstochowskich ogólniaków za liceum Sienkiewicza i liceum Norwida. Ranking opracowała Gazeta Wyborcza dla gimnazjalistów stojących przed koniecznością wyboru szkoły średniej. Cieszy nas miejsce na podium. Gratulujemy młodzieży i pedagogom pierwszego RO. Grzegorz Grabowski z klasy 2A zakwalifikował się do etapu centralnego Olimpiady Mediewistycznej. Serdecznie gratulujemy. Joanna Mielczarek z klasy 1B to talent wszechstronny. Joasia doskonale zna język niemiecki. Zajęła trzecie miejsce w województwie śląskim i 22 w Polsce w 13 edycji ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego Deutsch Freund. Zdobyła pierwsze miejsce w 10. międzyszkolnym konkursie o tytuł Mistrza Mowy Polskiej 2015 zorganizowanym w Zespole Szkół Gastronomicznych w Częstochowie. Zajęła pierwsze miejsce na pierwszej szachownicy w Licealiadzie Młodzieży Szkolnej 2014-2015. Gratulujemy! Dzień dobry! Rozmawiam z Janą Mielczarek, uczennicą klasy 1B. Asiu, jaki z Twoich ostatnich sukcesów uważasz za największy? Ciężko jest zdecydować się na jeden, ponieważ robiąc coś, staram się to robić jak najlepiej i automatycznie zakładam, że osiągnę sukces, że mi się to uda. I te sukcesy są tak naprawdę efektami tej pracy, którą tu wkładam i zaangażowania, jakie się wkładam w to, co robię. Ciężko zdecydować się na rzecz. Dobrze, dziękuję i życzę Tobie. Gratulujemy także Magdalenie Jantos z klasy 1F, która zajęła pierwsze miejsce na drugiej szachownicy w Licealiadzie Mistrzostw Częstochowy. Dziewczyny wywalczyły dla naszego liceum pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. „31 marca klasy trzecie, zgodnie z wieloletnią tradycją, odwiedziły Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Rozmawiam z panią Moniką, współorganizatorką wieloletnich wyjazdów do Muzeum Państwowego Auschwitz-Birkenau. Proszę Pani, jaki jest cel corocznych wyjazdów młodzieży do Oświęcimia? Przede wszystkim te wyjazdy mają miejsce wtedy, gdy młodzież kończy taki cykl lekcji języka polskiego, na których omawiana jest literatura związana z doświadczeniem Holokaustu, z II wojną światową. Więc ten wyjazd do Muzeum Auschwitz-Birkenau ma za zadanie przede wszystkim być takim podsumowaniem tego cyklu zajęć o literaturze związanej z II wojną światową. Poza tym myślę, że młodzi ludzie muszą mieć świadomość historii, ażeby ta najbardziej dramatyczna, traumatyczna historia nigdy się już więcej nie powtórzyła. Kiedy jadą 19-letni młodzi ludzie do Oświęcimia, to oni są już odpowiednio ukształtowani emocjonalnie, psychicznie, żeby tę prawdę o Oświęcimiu przyjąć. Na wielu z nich wizyta w muzeum robi bardzo duże wrażenie, także wracamy stamtąd zawsze w ciszy, w skupieniu. Myślę, że jest to po prostu bardzo przydatne doświadczenie w takim funkcjonowaniu społecznym, później już po zakończeniu edukacji szkolnej. Także sądzę, że będziemy tę tradycję wyjazdów w klasie trzeciej, może wtedy dawał pracy, mają maturzyści, będziemy ciągle podtrzymywać. Dziękuję. 19 marca odbył się w naszej szkole finał 5. edycji konkursu organizowanego w ramach projektu English the World. W części recytatorskiej uczniowie deklamowali słynne dzieła Williama Szekspira w języku angielskim i polskim. W części wokalnej śpiewali utwory Adele i Eltona Johna. Pierwsze miejsca w obu kategoriach zajęła Natalia Rosińska z Zespołu Szkół we Wrzosowej i Natalia Rakowska z Gimnazjum w Krzepice. Rozmawiam teraz z panią Tamarą Samarczyk, jedną z organizatorek projektu English Pro Art. Skąd pomysł na taki projekt?
Chcieliśmy być naprzeciw uczniom gimnazjum, którzy stoją przed dylematem wyboru liceum. Dlatego też powstał projekt English to Art, który pozwala gimnazjalistom zaprezentować swoje talenty wokalne i recytatorskie. Przy okazji zdobywając bardzo atrakcyjne nagrody. Kiedy już znajdą się w naszej szkole, wystąpią na scenie, mogą potem zapoznać się z naszą szkołą, poznać jej tradycje, jej sukcesy i jej nauczycieli. Bardzo dziękuję za odpowiedź na nasze pytanie. Teatralniak to powstałe we wrześniu 2013 roku koło miłośników teatru. Dlaczego warto wstąpić do koła szkolnego Teatralniak? Myślę, że koło szkolne Teatralniak jest świetnym pomysłem na rozwijanie swoich pasji związanych z teatrem. Rozwijamy swoją kulturę obycia. Mamy wiele wyjazdów, zarówno uczestniczymy w wielu spektaklach tutaj w naszym teatrze, jak i w Warszawie, w Krakowie. Mamy spotkania z aktorami z Boną Hołu, z Maciejem Popurakiem, z Adamem Kutyrą. Nasze koło prowadzi pani profesor Kociołek. Spotykamy się na długiej przerwie w poniedziałki. Wtedy ustalamy, no jakie wyjścia możemy się zdecydować. Daje to wiele możliwości, ponieważ wiadomo, że nie każdy ma zawsze indywidualnie możliwość wyjazdu do teatru, a takie koło daje taką możliwość. I nie każda szkoła często to oferuje, więc gorąco polecam. Okej, dziękuję. Dziękuję. 1 kwietnia Słowacki kultywował obyczaj prima primis. Obchodzony w wielu krajach świata polega na robieniu żartów i celowym wprowadzaniu w błąd, aby ktoś uwierzył w coś nieprawdziwego. Tego dnia Słowacy zamieniali się planami lekcji. Klasa pierwsza A uczyła się według planu pierwszej F i tak dalej. Nauczyciele reagowali różnie. Jak się pani podobał pomysł uczniów z okazji Primaris? Każdy pomysł uczniów jest bardzo ciekawy. Uczniowie naszej szkoły są niesamowicie kreatywni i pomysłowi. Ale było zaskoczenie niesamowite dla mnie, ponieważ kiedy weszłam do klasy i zobaczyłam, że to nie jest ta klasa, która powinna teraz być, to nie do końca skojarzyłam to z dniem 1 kwietnia, tylko tak naprawdę pomyślałam sobie, chyba już jestem zmęczona, pomyliłam pracownię. Dopiero oni mnie uświadomili, że to nie ma miejsca, tak naprawdę pozamieniali się klasami. Dziękuję bardzo. Koło aktorskie Marka Ślesarskiego przygotowało spektakl Kartoteka według dramatu Tadeusza Różewicza. Na słowackiej scenie zaprezentowało się 17 aktorów. W roli głównej Piotr Kramer z klasy 2 B. Premiera sztuki miała miejsce podczas dnia otwartego. Marek Ślesarski, zastanawiam się bardzo nisko i serdecznie. Dzisiaj Dzień Otwarty w Słowaku. To kolejna edycja tego pomysłu fajnego, który ma zachęcić Was, droga młodzieży, do przyjścia w te szlachetne drogi. Moja działka to koło teatralne. Od prawie 20 lat tutaj gdzieś staram się zaszczepiać młodzieży jakieś takie, nie wiem, pomysły, otwierać świat, trochę teatru, trochę filmu, trochę innej przestrzeni. Czasami dobrymi skutkami, czasami bardzo dobrymi skutkami. Oczywiście dzieje się to dzięki uprzejmości dyrekcji, która pozwala na różne tego rodzaju przedsięwzięcia. Dzisiaj dla Was propozycja Kartoteka Różewicza. Chcę z tobą porozmawiać, łapce rytaku.
Słucham. Dlaczego wyjadłeś cukier w cukiernicy? Dokładnie. Nie kłam i opowiedz dokładnie, jak to było. Coś mi podkusiło, tatusiu. Jakiś diabeł, tatusiu. Ktoś powiedział, to się udali cukier. Aha, tatusiu, bo proszę, podejrzałem tatusia. Jak śmiesz do ojca? Nie poznaję ci dziecko. Zrozumiałam po 30 latach ogrom swych win, a właściwie mych win. Tatusiu, mamusiu, tak. To ja zjadłem kiełbasę w Wielki Piątek dnia 15 kwietnia. Wstydzę się swojego czynu. Zjedzenie kiełbasy uplanowałem dużo wcześniej wraz z Jasiem i Pawełkiem. Niski postępek, kochany tatusiu, nie może być usprawiedliwiony. Zjadłem kiełbasę z łakomstwa. Dzięki twojej trosce, kochany tatusiu, miałem w dzieciństwie dostatek chleba. Często otrzymywałem drobne pieniądze na łakocie. Mimo to zbłądziłem. Ale tata pyta o cukier, nie o kiełbasę. Mamusiu, nie broń mnie. Wyrzeknij się syna. Cukier zjadłem i kiełbasę. Pamiętam, że koło godziny 15:05 zaczęliśmy jeść kiełbasę. Ja zjadłem część największą. Również nasza kochana babunia zgładzona dzięki mojej intrydze. Ale babunia przecież śmiercią naturalną. Biedni rodzice. Wychowaliście potwora. Przez 10 lat z premedytacją podawałem babci strychniny w szkotach. Ze wstrętem myślę również o tym, że planowałem także spłacenie tatusiem. Jakie wrażenia po spektaklu? Bardzo mi się spektakl podobał. Świetnie grali. Która postać najbardziej przypadła ci do gustu? Głównego bohatera i ojca. 11 kwietnia Słowacki otworzył się. Otworzyły się pracownie, sala gimnastyczna i widowiskowa. Otworzyli się uczniowie i nauczyciele. W starych murach naszej szkoły nastąpiło istne tornado gimnazjalistów. W waszym wieku, starsi, jak, co opowiadali? Fajna, komunistyczna szkoła. Że bardzo dobrze rozwinięty human i taka ogólnie taka domowa atmosfera fajna. Czyli human. Cały czas ta sentencja się powtarza. Kółko teatralne jest bardzo fajne. Kółko teatralne, tak. Pole. Oczywiście, że myślę. Bardzo mi się tutaj podoba. Jest dużo lepszy klimat niż w innych szkołach. Dużo lepiej podoba się. Oh,
jakiś temat, no właśnie tak się ubierały. Organizujemy no bardzo dużo dyskotek, widzieliśmy już weekend party, gdzie naprawdę było bardzo, bardzo dużo ludzi. Wcześniej było projekt Andrzejki, a teraz już 23 kwietnia czeka nas Swing Party, kolejna dyskoteka. Oprócz tego zorganizowaliśmy dwa wieczory klubowe, Halloweenowe klubowe oraz walentynkowe klubowe. No i oczywiście mieliśmy takie akcje jak Swing Party'a, Swing Dress'a. Czy mogłabyś przypomnieć naszym widzom, którego dnia dokładnie odbędzie się Spring Party? Spring Party odbędzie się 23 kwietnia, to jest czwartek o godzinie 17. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, bo naprawdę jest warto pojawić się na naszych dyskotekach.